Podnominał kast. Lek na kolarski ból dupy. Dawkowanie. Raz na jakiś czas. Tematyka. Rowery, bajery, ogóry, grantury, waty, laktaty. W razie wątpliwości skonsultuj się ze swoim influencerem lub cyklomejwenem. Słuchasz na własną odpowiedzialność. Dokładnie tak. Ciao, ciao, co się działo? Ostatnie już podcast to sensa fine. Ten smutek, kiedy nigdy niekończący podcast musi się skończyć, ale ja się smucę. Kolarze na pewno się cieszą, ale dzisiaj nie jestem sam. Powiedziałbym, że mam gościa, ale to oczywiście nieprawda, ponieważ mam naszego współprowadzącego, naszego szpiega w zastępach proturyowych, Sylwka Szmyta. Witaj, Sylwku. Witam, dzień dobry. No, oczywiście dzwonię, dzwonię tutaj do Ciebie, żeby zapytać się, bo wiem, że byłeś swego czasu, um, kolarzem grupy Movistar, wiem, że grupa Movistar lubuje się w klasyfikacji Movistarowej, czyli w klasyfikacji drużynowej, także jak, no opowiedz nam, no nie udało się drugie miejsce waszego zespołu w klasyfikacji za Bahrain jest to na pewno, no to takie jest, takie sobie chyba w waszym wykonaniu no, oczywiście ja się zawsze śmiałem, że kto patrzy w ogóle na tą klasyfikację drużynową no ale pewnie sponsorzy tak, bo łatwo to można sprzedać, tak jak mówisz straciliśmy niestety prowadzenie w klasyfikacji drużynowej chyba dwa dni temu czy trzy dni temu i niestety do końca nie odzyskaliśmy na otarcie US. Jednak trofeo Senza trafia do dobory. więc nawet jeśli to jeden zawodnik, jakby to byśmy chcieli powiedzieć, a nie cała drużyna. Oczywiście się śmieje, no bo z się nie wygrywa w pojedyncze, tylko całą drużyną. Rzeczywiście ogromny sukces drużyny. Nawet jeśli nie wygrywamy drużynowej klasyfikacji, a zajmujemy drugie miejsce, to... To jest ogromny sukces w tym roku, czy tam raczej w zeszłym roku, jak było wiadomo, że Peter Sagan odchodzi z drużyny, a, a, a drużyna robi zakupy stricte granturowe, czy też może z myślą o, o, o wielkich turach, o klasyfikacji generalnej, ale no wiadomo, o, o wielkich turach z założeniem właściciela drużyny Ralfa Denka było wygrać wielki tur w ciągu najbliższych trzech lat. Udało mu się to troszeczkę szybciej. No tak, właśnie miałem zapytać, bo też wydawało mi się, że, że to chyba pierwszy wielki trud w wykonaniu Bory, bo tak jakoś wcześniej było bardziej to skupione dookoła pewnie właśnie sagana i tych koszulek punktowych, a nie generalki. Tak, dokładnie. Ale to tak jak powiedziałem, takie założenie było przy zmianie no ponad 10 zawodników, jeśli kojarzę nowych, 12 chyba, jakoś tak, plus. Połowa dyrektorów sportowych, jak nie więcej nowych, obsługa, o mechanicy, masażyści, fizjoterapeuci. No jedynie performance z tym się nie zmienił, muszę powiedzieć. To założenie było, tak jak nadmieniłem, wygrać wielki tur, a, ale fakt nigdy nie stanęliśmy na podium nawet wielkiego turu. Wcześniej raz czwarte miejsce Buchmana i na Tour de France i czwarte, też czwarte, tak? Przed rokiem Keldermana na Tour de France. Czwarte czy piąty, już nie pamiętam, no ale w każdym razie nie było podium dokładnie, więc teraz moje pytanie, jak powiedziałeś o tych wzmocnieniach, to zastanawiam mnie, czy jechaliście tam z Dzajem? który miał dobre giro to covidowe, potem taki trochę bardziej cichy sezon czy bardziej właśnie ta przebudowa była też trochę nastawiona na to, żeby postraszyć Buchmanem, który dosyć, dosyć też daleko zajechał, chociaż ja go, ja go to nazywam niewidzialny emu, bo on nawet jak był czwarty na Tour de France, to nikt o tym nawet nie wiedział, bo on po cichu tam nawet koła nigdy, nigdzie nie wysunął, także znowu myślałem, że tutaj przynajmniej z mojego punktu widzenia wyglądało to ten pierwszy, drugi, pierwszy czy drugi tydzień, że to będzie taktyka na cichego emu, który jedzie i nie wystawia nikomu koła, a wyszło, skończyło się na Jaju Hinleju, także jaki był, czy plan był Jai yy, emu, czy właśnie atakujemy yy, takim widelcem dwu, dwu nawet nie wiem jak to nazwać, zębnym? Chyba tak. Zapomniałeś jeszcze o Keldermanie. Tak, a, tak bo tak, tak, to tak. właśnie Kelderman wystartował z numerem jeden na plecach, yy, czyli jako lider, zmarłem jeden drużynowym oczywiście, czyli, czyli jako, jako nasz lider później problemy me, mechaniczne jak wiemy z, troszeczkę go wykluczyły później wrócił do generalki no bo nadrobił sporo w odjeździe no ale tak zrozumiał że ale i tak zrozumiał że, że to raczej Jai jest tym, tym najmocniejszym zawodnikiem Zbory i, i naprawdę wykonał super pracę, pomocnika od etapu do Turynu, w Turynie raczej. Turyn Turyn podłożył się niesamowicie i, i oddał się, że tak powiem, wiernie do dyspozycji Dzaja, żeby, żeby pomóc mu wygrać wyścig. Emu, tak jak mówisz, myślę, że nikt się go nie boi, akurat, nie? To więc nikt, nie, nikt nim chyba nie chciał straszyć. Jak mówisz, był tam, jedzie równo, no jest mocny no ale ale nie no, no od połowy wyścigu mniej więcej wszystko już poszło na Jaya i, i, i mieliśmy nadzieję, że to właśnie on stanie na podium wielkiego Jiro. Yy, Gino, teraz jeszcze, jeszcze takie pytanie, czy wczorajszy etap, czy to y, gdzieś y, było zaplanowane od początku, czy zmienił się trochę ten plan? Bo znowu, jak oglądaliśmy to y, na telewizorach, to, to ja w to nie mogłem uwierzyć, bo wyglądało, że Ineos dociągnął was prawie do kamny, i pozwolił Hindleyowi zaatakować, skontrować, skoczyć na koło kamny i zepsuć karapaza. Także czy, tutaj, czy plan był taki od samego początku etapu, czy też było to tak trochę grane na może wygrać etap z kamną, czy, czy właśnie od razu było wiadomo, że będzie raczej czekał i właśnie pomagał tutaj, żeby pognębić Kariapaza na ostatnim podjeździe Giro? Znaczy, z tego co, co mówił dyrektor sportowy, który, który jest na Giro Italia. To, to tak, założenie było takie, że, że, że Leny idzie do odjazdu i w razie czego pomaga, pomaga Jowi pod Fedaje, pod ostatni podjazd. Później, tak jak mówisz, skoro, skoro Ineus no to umożliwił, no to już trzeba było grać w te karty do końca, tak? No bo, no bo rzeczywiście później, że są, bo widać, Kama nogę miał, a, a nie, 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 nie było nigdzie tam podwójnej jakiejś gry, że a, może spróbujemy wygrać, bo oni są daleko. No nie, raczej od początku FEDai. Kama też jechał z myślą o tym, że, że z tyłu jest Jai, któremu trzeba pomóc. No tak, bo jeszcze powiem, że jako, jako dyrektor sportowy z doświadczeniem, który nie jedno, z niejednego, jak to powiedziałem, kolarskiego pieca, ciabate czy focacie jadł, to uspokajałeś tam chyba w, w teamie wszystkich innych, bo mówili, że trzeba będzie tutaj szukać sekund na czasówce, ale ty tutaj siłą doświadczenia mówiłeś, że raczej paso Fedaja pokaże, kto ma jaja. Czy to prawda? <laughs> dokładnie. Fajnie zrymowałeś. Dokładnie, dokładnie. Dyrektorzy martwili się, czy też pozostali coache, trenerzy, jak to będzie, jak na czasówce, jak będzie minimalna strada, jak strata, minimalna różnica, przepraszam, między Karapazem a Hindleniem, jak to, kto wtedy może wygrać. Czy mamy jakąś strategię, może na sobotnięta, wtedy to może lepiej, żeby przyjali razem, żeby jeśli przyjadą razem, że może Jay, żeby nie marnował sił, jakichś ataków, niech już dojadą razem. I ja się z tego śmiałem i mówię do, do nich, że no, no nie przyjadą razem, to jest niemożliwe, no nie pod taki podjazd jak Fedaje. I, i kto chociaż raz jechał na, na Giro Italia pod Fedaje, no to wie i uśmiecha się pod nosem, może nie jest wielu słuchaczy tutaj takich, <laughs> że, że, że to jest niemożliwe, żeby dwóch no ale na takim dużym poziomie, żeby, żeby przyjechali razem. Tak? I rzeczywiście włączył się tutaj tylko do całej dyskusji, bo mam grupę na Whatsappie, Włączył się właśnie Enrico Gasparotto, który jest dyrektorem sportowym. Był pierwszym głównym dyrektorem sportowym na, na, na Giro Italia, Włączył się i właśnie tak samo powiedział: Ludzie, zapomnijcie, że oni w dwójkę dojadą. Pelicotti w 2008 roku na ostatnim kilometrze stracił minutę, a był trzeci w Generalce. I, i, no i tak się stało, więc też mam jakąś satysfakcję, że mogłem. Prawidłowo ocenić. <noise> Dokładnie, no chciałem powiedzieć, że tutaj nawet nie, że razem dojechali, ale to przy takich podjazdach szczególnie to też to, to wejście, kupienie sobie biletu w jedną stronę i wyjście troszeczkę poza, tutaj jak człowiek przedmuchał szczelkę, no to już jest koniec i było widać to po karapazie, którego potem jeszcze kemna na końcu pognębił i zrzucił z koła, którego minął jeszcze landa, chyba Hugh Carty go przegonił i minął w tym, w tym roju ludzi, jeszcze znalazł miejsca tyle, żeby zrzucić z koła i wsadzić jakieś 20 sekund Karapazowi, także naprawdę ta bardzo niebezpieczna taka właśnie zagrywka. To by był idealny podjazd, jakby tutaj João Almeida dojechał. To on by po prostu sobie pojechał swoim tempem, nie patrzył na nikogo klasycznie i pewnie też by skończył przed Karapazem. Dobrze Sylwku, czyli Giro ogolone, dwa etapy, koszulka ta, którą wszyscy chcieli przywieźć, najładniejsze trofeu w, trofeum w kolarstwie zawodowym, ale też chciałem tylko m, tak e, powiedzieć, mimo że mało czasówek w tym, e, w tym Giro, to tak, no, okej, okay, gdyby nie ta fedaja, tu wszyscy żyli praktycznie czasówką przez ostatnie pół tygodnia, ale warto też zauważyć, e, nawiązując do dzisiejszego etapu, e, że nagle wyrosł e, bike exchange, wyrasta nam na tutaj smakosza i specjalistę, jako team, mówię cały e, czasówek, no bo można powiedzieć na otwarcie Giro Simon Yates, na zamknięcie Giro Mateo Sobrero, także. E, Rzeczywiście wygląda na to, że mimo iż coraz mniej tych czasówek w wielkich turach, to coraz więcej teamów zwraca na to uwagę, i pewnie też wyszykujący się na kolejny Grand Tour, czyli na Tour de France, też pewnie musicie, musicie tutaj troszeczkę w te, w te marginal gainsy, które Ineos czy też jeszcze wtedy Team Sky wprowadził, trochę głębiej patrzeć. Tak, w sumie od początku, od, od tego roku bardziej rzeczywiście. Od, od zimy przygotowujemy się dosyć mocno i z liderami głównie do, do, do jazdy na czas. Większość liderów, nie większość, każdy z liderów naszych, czy, czy, czy ludzi, którzy jeżdżą w klasyfikacji generalnej, była chociaż raz i niektórzy już nawet dwa razy w wine tunnel, w tym aerodynamicznym. Pracujemy nad tym, żeby, żeby materiał kombinacyjny był jak najbardziej aerodynamiczny, pracujemy nad jakimiś tam indywidualnymi również kierownicami. To jest tak, jak najbardziej przykładamy do tego ogromną, ogromną wagę w tym sezonie. Także dobrze, dzisiaj, Jai, dzisiaj górą na swoje urodziny, parę sekund przed Jaiem Hinlejem, ale tego nikt nie będzie pamiętał tego. To nikogo nie obchodzi, i na koniec cyrku, zanim nam uciekniesz, to dam ci, dam ci ciekawostkę. gaz ciekawostek na, na to z tego Giro. Jai, oczywiście, pierwszy Australiczy, który wygrał w różową koszulkę. Kun Bowman, pierwszy. Holender, który wygrał koszulkę Króla Gór, i zresztą tam doczytałem w internecie, że tym wygraną w drugim etapie, że Schmidt był bardzo na niego zły, ale sprawdziłem, ty nie byłeś zły, tu to był mały Schmidt, nie, Sylwester Schmidt nie jest zły na Kuna, bo w mana to wyjaśniamy. I trzecia ciekawostka, zaryzykowałem tą ciekawostkę wczoraj, powiedziałem, białą koszulkę wygrywa pewnie nawet nie pierwszy Lopez w historii Giro, i rzeczywiście tak było, bo dwie takie koszulki ma na swoim koncie Superman Lopez, także dwóch pierwszych dla swojego kraju i jeden biedny Lopez, który nawet nie był pierwszym Lopezem, który tą białą koszulkę przywozi, przywozi dla Sega No dobrze Sylwku, nie trzymam cię dłużej. Szykujcie się tam do Tour de France, a ja tutaj kończę niekończący się podcast i opowiem trochę więcej o tym dzisiejszym etapie, o tej okay. czasówce. Ciao Sylwester. Ciao, ciao, ciao. No i dobrze, Sylwester nas opuścił e, Także tutaj dostaliśmy troszeczkę smaczków Z, tych, z tego proturowego backstage'u No a dzisiaj, e, tak jak już wspominałem Mateo Sobrero mm, wygrał, wygrywa I to nawet wygrywa, to ciężko powiedzieć, że wygrywa On po prostu wszystkich zbił, stłamsił Troszeczkę był taki, może na zjeździe Może nie był zapewny, ale, ale za to potem Gdzie już się zjazd skończył na tym płaskim, jak polecił Uf, 23 sekundy do Tymena Arensmana, 40 sekund do Matie van der Pola. Bardzo dobre miejsce Bałkę Moremy, minuta 08 za, za plecami tych panów na podium. Powiem tak, Arensman czy może nawet Wanderpool, mieliby szansę może wygrać ten etap, ale to trzeba było tak jak Mateo Sobrero, po tichonku, po tichonku, w kółeczkach no oczywiście um, Arensman um, walczył jakieś um, etapy o coś dla timu. Um, Sobrero jako, że Jejc um, zanim się wylogował z Giro wygrał dwa etapy, no to po prostu już jechał na dojechanie um, może gdzieś akurat blisko Werony mieszka a tak na poważnie to nie musiał nic robić dojeżdżał sobie w grupę, to szanował nogę, Mateo Wanderpool, no to nie muszę chyba mówić. Mattie van der Poel zrobił sobie obóz treningowy z tego Giro, także tadmosił, tadmosił codziennie i no sens ukryty gdzieś w tych wielu odjazdach pewnie był, ale ja go nie, nie odnalazłem, także Matt van der Poel 40 sekund traci, ale gdyby ta noga nie była taka utłuczona, ubita, no kto wie, kto wie. Um, najszybszy z zawodników Ineosu Bentalet, piąte miejsce Mauro Schmidt, nie Sylwester Schmidt e, szósty minuta 17, sekundy zanim Magnus Scott, też dobry występ jak dla człowieka, który całe te prawie trzy tygodnie ubijał sobie nogę w ucieczkach, Tobias Foss ósmy, Michael Hepburn dziewiąty bardzo dobre miejsce, Karapaza, no ale Karapaz tutaj jechał wszystko jechał o, e, no wjechał fulla nie ryzykował na zjeździe i no i brawo, jest dziesiąta, ale tak jak mówię, kogo to obchodzi? Hugh bardzo dobra czasówka, parę sekund dosłownie za karapazem. Afini też umęczony w odjazdach, 12. Leni Kamna na skrzydłach, pierwszy, e, minuta 31 na miejscu 13. E, Martin Thusfeld, 14 z teamu DSM i w tym samym czasie co Kamna i Thusfeld e, Jai Hindley, ale Jay Hindley oczywiście uważnie na zjazdach. E, myślę, że gdyby tutaj naprawdę szło na noże i były te dwie czy 3 sekundy, w Generalce, to myślę, że dzisiaj Jai-Hindley, biorąc pod uwagę, że stracił do Karapaza do zaledwie 7 sekund, a Karapaz szedł już fulla, myślę, że tak czy siak to by się skończyło. Advantage Hindley może nie wygrałby o wiele może nawet o mniej niż, o, niż najmniejsza przewaga zarejestrowana w wielkich turach byłoby na pewno ciekawiej, ale myślę, że ta Fedaja to utłuczenie mentalne ten. Emotional damage który został wymierzony karapazowi yy, na fed, pod fedaje, to wiele by tutaj nie zmienił. Myślę, że my byśmy mieli po prostu więcej emocji. No ale kogo kolarzy to, to nie obchodzi i nie chcą emocji. Yy, biorąc tam jeszcze takie ciekawostki, to co zauważyłem, no oczywiście po co vivo, po tych 17 złamanych kościach, 20 operacjach, to wyglądał oczywiście na rowerze czasowym Słabo nawet w porównaniu do Landy, który też wygląda na tym rowerze czasowym, jakby jechał za karę. No i też y, dlatego Landa był 76 i stracił ponad 3 minuty do Sobrero. Y, nic wielkiego nie pojechał Nibali, 2 minuty 36 sekund straty. No ale to też było trochę związane z tym, że w tej generacji wiele się nie mogło y, stać. No i nie było wielkich ruchów. Okej, okay. Juan Pedro Lopez, czyli ten drugi Lopez, który wygrał koszulkę młodzieżową w historii, em, spada na 10 miejsce, bo pojechał też słabo, a Hiukarty pojechał dobrze, także Hiukarty wskakuje na miejsce dziewiąte w generalce. Troszeczkę zabrakło do pocowiwo, bo pocowiwo też pojechał czasówkowy piach, więc no, udało mu się te 25 sekund za przed Hiukartym, także Hiukarty nie tak daleko, żeby wskoczyć na miejsce ósme powiem. Siódmy, ten Emu, którego nikt się nie boi, no i dzisiaj też się go nikt nie bał i on też się za bardzo nie napinał, bo był tak w środku między hitem ma podcowiwo i nie mógł się ruszyć, nie mógł spać, także kończy siódmy. Jan Hirt, Jan Hirt jeżeli chodzi o Hirt'a, no to miał, miał tutaj walkę z, z Payo Bilbao, no i stracił minutę 52. Bilbao stracił minutę 50. Także panowie tutaj w tym pojedynku górą Bilbao było blisko, więc może oni rzeczywiście jeszcze tutaj o coś walczyli. Bilbao chciał zostać piąty, nie dać hitowi wejść w piątkę, no bo 14 sekund tylko różnicy to też się wiąże z punktami UCI, o które teraz teamy walczą. Także akurat te dwa teamy może tak bardzo nie walczą, ale zawsze być lepiej piątym niż szóstym. Vincenzo Nibali nic specjalnego nie Pojechał i prawie by tutaj spadł za Pejo Bilbao. Tylko 12 sekund mu tego buforu zostało, także już rekin troszeczkę bezzębny. Landa był znowu em, pozostawiony w takim em, pomiędzy, pomiędzy zawodnikami, z których nie mógł się nigdzie tu ani spaść, ani ruszyć do góry. Suma summarum, finalnie traci 3 minuty 24 sekundy do Jaya Hinleya, minuty 18 do Jaya Hinleya traci Richard Karapas No i jay Hinley, pierwszy Australijczyk, który wygrywa Giro, pierwszy Boryjczyk. Hans Grechowy, który wygrywa wielki tur w punktach nic się oczywiście nie zmieniło, także Adno Demar, koszulka cyklomenowa. Kun Bauman, najlepszy góral w młodzieżowej klasyfikacji też się nic nie zmieniło, miejsce pierwsze dla Juana Pedro Lopeza drugiego z Lopezów w białej koszulce Giro no i w tej klasyfikacji mowi starowej, tak jak mówiłem Bachem Victorious na miejscu pierwszym Bora Hansgrohe niestety traci to, traci to, to przewodnictwo w, w tej klasyfikacji i zajmuje miejsce drugie no i, no i chyba tyle chyba, chyba tyle, tyle jeżeli chodzi o to Giro 2021 no przeleciało nam to zaczęliśmy w Budapeszcie tam ten Matthew van der Poel, tym sprintem gdzie Kale Piłen się wyślizgał przewrócił, potem następny dzień czasówka, Simon Yates to goli nieoczekiwanie, potem myślimy, że Cavendish otwiera sobie na ostatnim dniu na Węgrzech otwiera swoje konto wygrywania etapów, ale okazuje się, że to etap, etap jest ostatni, Kam na z ucieczki na etne wygrywać, także tutaj podobny początek tego Giro też dla Bory. No i potem okazuje się, że jednak sprinterem, który będzie tutaj golił, jest Adno Marka Mark Cavendish. Dwa etapy pod rząd. Potem, już jak dowiedzieliśmy się, że ani Tom Demur de nie jest w formie, no to ta ucieczka dwóch panów z diamentu do mocy, z diamantem do potencji. i wygrywa swój pierwszy etap w, koszu, w Giro d'Italia tegorocznym. Potem ta ucieczka i ten atak e, piękna, wygrana z, w Neapolu Tomasa Dechenta na tych em, na tym em, etapie, który był jechany po rundach e, Blockhouse to to tam gdzie, gdzie przecież e, Carapaz patrzył się na Badde Badde patrzył się na Karapaza Joy, Joyowi Hinleyowi stanęły na chwilę nogi, ale e, dali mu szansę wrócić a jak już dali mu szansę wrócić, to pojechał i wygrał ten etap, potem historyczna Pescara Jessie gdzie Girma, e, Girma, Biniam Girmay wygrał etap, tylko ma siłę van der pokazać mu okejka, a potem Gilmaj Gilman sam odstrzeliwuje się z tego turu korkiem od Prosecco, podkreślę, nie od Szampana. No i po tej takiej długiej przerwie dla Sprinterów mamy etap 11. W etapie 11 Alberto Dainese wygrywa znikąd, wjeżdża jak strzała wszystkich tych Demarów i innych Cavendishów Godzi. W na etapie 12 Moldani, czyli drugi etap już dla Alpesinu Phoenix. Potem ten, ten etap udała la la, Sanremo do Cuneo To, o ile dobrze pamiętam, to jest ten etap do Klina. To jest ten etap, gdzie um, udało się sprinterom dogonić na ostatnim kilometrze ucieczkę, która nie chciała za dobrze współpracować. Tam znowu Adno Demar goli swój trzeci i ostatni etap w tym Giro. Potem na pożegnanie w Turynie na tych, na tych rundach, tam gdzie wspominał właśnie Sylwek, że Kelderman się poświęcił, dla pomagał Hinleyowi tam Yates goli ten, ten etap, i potem powoli już wylogowuje się z Giro z problemami z kolanem. Potem piękny atak i walka o koszulkę króla Gór, Giulio Ciccone. Potem ten etap do Apryki gdzie Jan Hirt wjeżdża, wygrywa też pamiętne, pamiętne widowisko. Potem ten Santiago Butrago goniony przez, przez Flond Flondres Ludlo, czyli holendra. Z, o ile dobrze pamiętam, czy to było z DSM-u? może teraz albo z jumbowizmy. No, widzicie, sam się w to e, zapędziłem, zaraz wam przecież mogę to wszystko powiedzieć. High slam z jumbowizmy, e, Flondra, Ludlo, a znowu trzeci, tutaj ten hit nam się zaczął rozkręcać i był trzeci na tym etapie. Potem oszukani sprinterzy, Mark Cavendish, Gaviria, d, e, wszyscy nie jechali tylko po to, żeby w tym telewizor sobie prowadzić sprint, a tam ucieczka ich oszukała, oszukał ich Dries de Bond, zgarnia trzeci etap dla Alpesinu Phoenix, e, potem oczywiście, ten etap górski gdzie na sprincie wygrywa Kun Bowman i tam gdzie była ta afera ze ze Szmytem i z Wędramy, ale to nie ze Szmytem, tylko ze szmitem. No i, no i co, 20 etap: Beluno, Marmolada, Passo Fedaja. No to, to nie muszę Wam przypominać, jak to się zakończyło. Może przypomnę Wam, że wygrał Alessandro Kowi, No i dzisiaj, dzisiaj Mateo Sobrero. Także Włosi, Włosi pewnie zadowoleni, bo suma summarum wygrali 5 etapów w swoim turze. Nibali nad, no chyba ponad oczekiwania na miejscu czwartym. No i co, to Giro się kończy. Yeah. <laughs> Ja wam dziękuję, że wytrzymaliście ze mną trzy tygodnie. Yy, pakuję, yy, pakuję tornister i lecę do yy, Mazowsza Serca Polski, do Serca kolarstwa Polskiego na tor. Tam spotkam się z Pawełkiem. Może uda nam się nagrać podcastowy yy, jakiś odcinek czy q ale nic nie obiecuję, bo jesteśmy naprawdę zarzuceni testami dynamicznymi. Idziemy pełną parą. Nie śpimy po nocach. Yy, także, także zobaczymy. Do usłyszenia niebawem, ale dokładnie nie wiem kiedy. No i dziękuję za te trzy tygodnie nigdy niekończącego się podcastu, który właśnie dzisiaj się kończy. Ciao. Podnominał Cast lek na kolarskiej buldupy. No ja, tako dobim, da je to čisto pusto.